Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Dziś w nieco wakacyjnym anturażu, jeżeli chodzi o samą grafikę, już nie ma takiego tła, wiecie, z notowaniami giełdowymi. Jest słońce, chociaż słońca w sumie to nie widzę, ale palma, plaża i prawdopodobnie jakiś ciepły ocean tutaj mogą się znaleźć, chociaż w sumie ciężko to ocenić, gdzie ta grafika, gdzie to zdjęcie zostało zrobione, a może po prostu to wszystko zostało wygenerowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wszystko jest możliwe. Drodzy widzowie, spółki giełdowe na lipiec to będzie temat tego odcinka, jak co miesiąc na początku tego nowego 30-dniowego okresu specjalny odcinek dla Was. No i oczywiście, jeżeli spółki giełdowe, to skupiamy się na giełdzie papierów wartościowych, to też jest taka główna, ogólna tematyka tego kanału i będzie też nie tylko o spółkach, które mogą radzić sobie lepiej od szerokiego rynku, ale też o takich, które mogą radzić sobie w tym okresie wakacji nieco słabiej. Drodzy widzowie, zanim przejdziemy do części właściwej tego materiału, wyświetlam krótki materiał o Saxo Banku, partnerze głównym tego kanału i tej naszej społeczności Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, i zaraz przejdziemy do konkretów. Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5000 inwestorów indywidualnych Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim, jest Saxo Bank. Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy oczywiście też zagraniczne, Saxo będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie, konkurencyjne prowizje, oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku, dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. No i witam wszystkich ponownie bardzo serdecznie. Rozpoczynamy już kolejny odcinek. Ja tylko przypomnę, że partnerem jest Saxo, o tym już mówiliśmy. W opisie znajdziecie link do platformy. Na platformie możecie inwestować w akcje polskie, zarówno na wzrosty, jak i na spadki. Możecie też inwestować w akcje zagraniczne, w inne instrumenty finansowe przy wykorzystaniu bardzo niskich prowizji, co jest tutaj, myślę, że kluczową sprawą, jeżeli chodzi o tę platformę. Dostęp do notowań bez opóźnienia możecie sobie też aktywować, z tym też problemu nie ma. Handel przed jeszcze rozpoczęciem sesji i po zakończeniu sesji w Stanach Zjednoczonych na akcjach też jest możliwy. Ja Wam przypominam o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji, idziemy w górę, cel to 10 tysięcy do końca tego roku. Nasz kanał niedawno miał swoją drugą rocznicę od momentu wrzucenia pierwszego materiału, pamiętam o CD projekcie, więc no, tym bardziej te Wasze reakcje dla zasięgów są tutaj bardzo, bardzo istotne. Przypominam też o naszej grupie na Facebooku Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim. Dobijamy do poziomu 5,5 tysiąca już członków, 5,5 tysiąca członków, no a my już przechodzimy do konkretów. I teraz może zanim zaczniemy już wybierać konkretne spółki, to na początku przyjrzyjmy się na aktualne rekomendacje giełdowe dla poszczególnych podmiotów z giełdy papierów wartościowych, no i o tym, że znajdujemy się w ruchu wzrostowym, który jak na razie jest niespecjalnie zaburzony i po korekcie cel obrany przez indeks WIG20 to jest poziom 2600 punktów ponownie, świadczy to, że rekomendacje, które się pojawiają w przeważającej większości, dotyczą spółek, dla których analitycy tutaj wskazują na możliwe wzrosty. I tutaj rzeczywiście różnica kursu aktualnego do ceny docelowej w wielu przypadkach jest dwucyfrowa w ujęciu procentowym, a są spółki, gdzie przekracza nawet i 30, i 40%. I teraz analizując te ostatnie rekomendacje, mamy delikatnie pozytywne rekomendacje dla Sanex i Miraculum. Tutaj możliwe odchylenie od ceny docelowej to 7-8%, ale rodzaj to trzymaj, więc nas najbardziej interesują te rekomendacje. Mimo wszystko kupuj, a szczególnie takie, gdzie te rekomendacje zmieniły się z poziomu na przykład trzymaj do kupuj, bo takie rekomendacje też się pojawiają. I tutaj patrząc tylko i wyłącznie po rekomendacjach, wydaje się, że w ostatnim czasie najlepiej rokują akcje Rainbow Tours, bo tutaj od dwóch różnych niezależnych podmiotów pojawiły się rekomendacje kupna. Ceny docelowe 150-160 zł i to spory potencjał do wzrostu od kursu giełdowego akcji. Ja jestem no, nie tak w 100% pozytywnie nastawiony do spółki, ale w sumie to tylko dlatego, że jesteśmy już po bardzo
bardzo mocnym wzroście. Niemniej jednak te korekty coraz płytsze, co może sugerować, że rzeczywiście idzie próba wybicia okolicy 120 zł. Ta sesja dzisiejsza, 1 lipca, przynosi bardzo wysokie wolumeny. Tam transakcje pakietowe są przerzucane. Być może to będzie sesja z najwyższymi wolumenami w historii notowań tej spółki, a zatem jest duża szansa na to, że jakiś duży podmiot ujawni nam się w akcjonariacie albo jakiś duży podmiot z tego akcjonariatu wyjdzie. Z racji tego, że są to transakcje pakietowe, no to małe prawdopodobieństwo, że po prostu to wręcz nieprawdopodobne, że te akcje są po prostu wrzucane w rynek i ktoś te akcje tak po prostu przypadkowo kupuje. Raczej to jest wymiana między dużymi podmiotami. Czekamy tylko na konkretną informację. Kurs przy szczycie. Rekomendacje wskazują na możliwy wysoki wzrost. Transakcje pakietowe, no coś tu się wydarzy. Poza tym mocnym wykupieniem, wysokim poziomem, wyniki finansowe, no i te perspektywy są dobre, więc tutaj nie ma specjalnie się do czego doczepić. Niemniej jednak warto obserwować ten szczyt. Wyłamanie okolice 122-123 zł otwiera szansę na dalszy wzrost. A ja Wam przypominam, że zazwyczaj przy okazji wybijania tego wielokrotnie atakowanego szczytu, historycznego szczytu, ja daję spółkom 10-15% potencjału do wzrostu, czyli tutaj byłaby to szansa nawet na ruch w kierunku 135-140 zł, co i tak w pełni nie pozwoli na realizację tej rekomendacji, która tutaj się pojawiła. Mamy też dosyć dobre rekomendacje dla spółek typu Answer, typu Pepco. Ja w Pepco uwierzę ponownie nieco mocniej, ale najpierw potrzebuję powrotu w okolicę 22 zł. Jeżeli kurs wyjdzie z tych małych kłopotów, w których w tej chwili się znajduje, to również tutaj Pepco może być mocną spółką, może wrócić do kontynuacji tego ruchu wzrostowego. Technika tutaj dała sygnał kupna, mimo wszystko on został zignorowany przez rynek. RSI coraz mocniej wyprzedane, jak tak dalej pójdzie, to w okolice 20 zł. Spotkamy się w okolicach 30 punktów na Rezja, więc będzie to rejon wskazujący już na dosyć mocne wyprzedanie, co może dawać nadzieję oczywiście na odbicie techniczne i przynajmniej na powrót właśnie do tej strefy 22-23, w której w tej chwili się znajdujemy, ale to już mówię, licząc od 20 zł, to tak czy inaczej będzie 10% premia dla kursu. Na razie do obserwacji, w żadnym stopniu tutaj sygnałów kupna w krótkim terminie nie ma, aczkolwiek no też obrona tych pułapów może bardzo szybko taki sygnał kupna tutaj na akcjach Pepco wygenerować, bo no, ta korekta w krótkim terminie jest oczywiście bardzo jasna, czytelna. Ona pozwoliła na domknięcie luki wzrostowej sesji 24 maja. I czekamy na obronę, czekamy na poprawę sentymentu. A jak już jesteśmy przy tych dużych spółkach, to póki pamiętam, powiem o spółce, dla której, a w zasadzie o dwóch spółkach, dla których moje perspektywy to raczej perspektywy ewentualnie pod rozegranie shorta. Pierwszą z nich jest spółka Dino, która ma problemy, która po raz kolejny nie uporała się z okolicą 200 sesyjnej średniej kroczącej. Też ostatnio informacje o braku dywidendy. W mojej opinii też duże szanse na to, że w najbliższych kwartałach będzie problem z tym, żeby poprawić wyniki finansowe z tych w porównaniu do tych poprzednich kwartałów z ubiegłego roku. No a tutaj, jeżeli to tempo wzrostu spółki zwolni, no to też nie będzie za bardzo pretekstu dla inwestorów, żeby akcje nawet na tym pułapie kupować. Obserwujemy akcje. Wyłamanie 410 ponowne będzie negacją tego sygnału sprzedaży i to będzie odwrócenie sygnału na sygnał kupna. Natomiast na ten moment dla mnie walory jak najbardziej są tutaj w dosyć takim niepokojącym miejscu i tu z kolei walka z okolicą 50 sesyjnej średniej kroczącej, której wyłamanie daje niedźwiedziom nadzieję i szansę na powrót do strefy konsolidacyjnej z kwietnia w okolicę 370 zł. A jeżeli już mówimy o spółkach, to jeszcze szybko sobie zobaczmy na grupę Kęty. Tu nie najlepsza rekomendacja i tutaj kto wie, czy rynek nam się nie zacznie tutaj psuć, bo spółka przez długi czas była w mocnym trendzie wzrostowym, poprawiała swoje szczyty. Nie chcę mówić, że była motorem napędowym dla indeksu WIG20, ale no, była jedną z najmocniejszych spółek na całej naszej giełdzie papierów wartościowych, jeżeli chodzi o te z dużą kapitalizacją. Kurs w zasadzie od początku 2023 roku nieprzerwanie w mocnym trendzie wzrostowym. Udało się tutaj zyskać ponad 100%, bo jeszcze po drodze dywidenda na poziomie około 10%, bo to 62,50 zł obecnie. Doszliśmy do szczytu nieco powyżej 900 zł i kurs generuje sygnał sprzedaży. Kurs jest
gaszony. Wyłamanie 50-sesyjnej średniej kroczącej przy wyższych wolumenach, czyli najlepiej takich, żeby no, były one w okolicach przynajmniej tych 20 tysięcy akcji w trakcie sesji, to może być sygnał negatywny, a wyłamanie 840 zł to będzie tylko i wyłącznie potwierdzenie właśnie tego sygnału. Następnie strefa docelowa to będzie okolica 750-770 zł, jeżeli chodzi o akcje grupy Kęty. Powrót do rejonu 900-910 to będzie negacja tego sygnału sprzedażowego, który został w ostatnich w sumie kilkudziesięciu godzinach na akcjach narysowany. To jeżeli chodzi o te duże spółki, my wracamy do rekomendacji giełdowych. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego możemy wyczytać, wyszukać? No, wydaje się, że z tych najświeższych rekomendacji warto byłoby zwrócić uwagę na akcję Molecure, bo tutaj rekomendacja naprawdę pozytywna, z ceną docelową w okolicy 20 zł. Patrzymy na akcję. Wszystko pięknie, tylko problem jest taki, że sentyment do całego sektora szeroko pojętego biotechnologicznego jest negatywny. Akcje regularnie nurkują i zaliczyły no, od szczytu z sierpnia 23 spadek na poziomie blisko 50%, a w tej chwili walczą w okolicach 14 zł. I to jest bardzo istotna strefa, bardzo ważne wsparcie. Ciężko powiedzieć, czy już teraz w ramach tego ruchu to wsparcie zostanie wybronione, bo przypomnę, że de facto takie dołki z 2022 roku to nawet okolica 12 zł, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kurs nawet gdzieś tam zanurkował. I myślę, że ten rejon 12-12,50 może być rejonem ciekawym. Na ten moment widzimy, że odbicia są jeszcze szybko zasypywane, ale to może być spółka, gdzie wszystko się odwróci tak naprawdę z dnia na dzień, bez komunikatu i nagle kurs zacznie dynamicznie odrabiać straty, więc patrzymy na Molecure. Warto też oczywiście z rekomendacją się zapoznać. Ja Wam mogę nawet ją włączyć, w sumie to sobie powoli przeczytać. Z tym większego problemu nie ma. Ja już też nie będę się aż tak bardzo na tym pochylał. Ja tą rekomendację tutaj sobie przeglądałem. Możecie sobie oczywiście tutaj zatrzymać, sprawdzić, przeanalizować. Tutaj dalej już są takie rzeczy dotyczące metodologii tej wyceny, które są oczywiście obowiązkowe, jeżeli chodzi o publikację tego typu rekomendacji, które się pojawiają. Rekomendacja jest podtrzymana. Na razie nic z tego kupuj nie wynika, ale spółka rzeczywiście w ciekawym technicznie miejscu. A jeżeli już mówimy o spółkach w ciekawym technicznie miejscu, no to szybko skaner akcji i zobaczmy wszystkie spółki z parkietu głównego giełdy papierów wartościowych, tylko delikatnie sobie to musimy oddalić, żeby wszystko nam się tutaj zmieściło. No i widzimy spółki powyżej 70 punktów, jeżeli chodzi o RSI, to takie, które uważam, że nie są specjalnie atrakcyjne z racji już lokalnie mocnego wykupienia i tutaj znajdują się m.in. PTWP, Newag, Mirbud, spółki z WIG Ukrainy, jak choćby Milky Land z tych popularnych, Arctic Paper jest również bardzo wysoko, wysoko też Unimot czy Dębica i są to spółki, które mimo, że utrzymują dobrą postawę, no to na tych pułapach nie do końca mogą generować dla inwestorów indywidualnych jakąś świetną okazję do tego, żeby zakupić i dobrze zarobić w krótkim terminie. Natomiast z tych ciekawszych, które widzimy po drugiej stronie tego zestawienia, pomijamy jakieś groszówki, no to widzimy między innymi tutaj pojawia się spółka Votum 27,6 na RSI, a więc 27,07 nawet, a więc bardzo, bardzo nisko. No i to jest jeden z tych podmiotów, na których ostatnio widzieliśmy próbę obrony w okolicach 32-33 zł. Ten poziom wsparcia jest tutaj kluczowy, widzimy, że on jest delikatnie już naruszony, ale właśnie w tym rejonie ponownie będziemy akcję obserwować. Jak na razie nie widać tutaj poza tym ostatnim chwilowym sygnałem kupna jakichś takich sygnałów, które już mogłyby sugerować, że rzeczywiście to odbicie będzie tutaj się zaczynać, natomiast no, trzeba akcję obserwować. Jesteśmy idealnie na dołkach z 2022 roku, no i uważam, że ta strefa no, musi się bronić. Jeżeli się nie obroni, no to już będziemy szukać kolejnych poziomów wsparcia znacząco niżej, bo tak patrząc na wykres, to gdzieś dopiero w okolicach 20 zł jakieś kolejne punkty zaczepienia będą się tutaj na akcjach Votum pojawiać. Czy mamy jakieś powody, żeby tutaj sądzić o tym, że kurs może tak mocno zniżkować i w ciągu kilku miesięcy zjechać o 60% na przykład, jeżeli mielibyśmy mówić o zejściu z 60 na 20 zł, no wydaje mi się, że takich powodów tutaj nie ma. Spółka jest spółką też dywidendową, co jest istotne, a mimo wszystko nie radzi sobie najlepiej. A jeżeli już mówimy o dywidendowych spółkach, to kolejna tutaj się pojawi, która w mojej opinii może radzić sobie słabiej. Jest realna szansa, że właśnie okres wakacyjny może tutaj przynieść korektę. Jak na razie jeszcze żadnych istotnych sygnałów, ale chodzi o spółkę XTB, która systematycznie notuje poprawę wyników finansowych, przybywa klientów, pojawiają się nowe usługi, choć chyba nawet niektóre zbyt szybko.
szybko, mając na uwadze ostatnią usługę social tradingu, która została zablokowana. Ostatnio też problemy z funkcjonowaniem platformy, z którymi no, spółka jak na razie sobie jeszcze nie radzi. Przy okazji większego zainteresowania rynkiem te problemy się pojawiają, choć akurat wakacje, no też to zainteresowanie będzie raczej niższe, więc jest realna szansa na to, że może tych awarii uda się uniknąć. Niemniej powtórzę Wam to, co powiedziałem, spodziewam się, że okres wakacyjny będzie okresem niższej zmienności, będzie też okresem niższych obrotów na poszczególnych rynkach, niższych wolumenów, mniej lotów przewinie się przez ręce traderów, inwestorów korzystających z aplikacji XTB, co ostatecznie może przyczynić się do słabszych wyników w porównaniu kwartał do kwartału, rok do roku. Będzie to bardzo ważne porównanie, bo tutaj mamy sezonowość, więc kwartał do kwartału nie ma co specjalnie porównywać, ale właśnie uważam, że jak korekta na XTB, ta korekta uważam, że jest wręcz obowiązkowa w ramach przyszłej kontynuacji tego ruchu wzrostowego, to właśnie w wakacje. Przypomnę, że wygląda to tak, jakby akcje XTB goniły kolejne coraz to wyższe pułapy. Ostatnio gdzieś liczyliśmy, że jeżeli kurs doszedłby w okolice 90 zł, to spółka będzie naprawdę blisko, aby myśleć już o przeniesieniu nawet do indeksu WIG20, a więc po takim awansie z MWIG-u, o czym też trzeba pamiętać. Drodzy widzowie, kolejna spółka, która może radzić sobie słabiej w okresie wakacyjnym, to spółka CCC. Tu ostatni ruch wzrostowy zanegowany, okolice 120 testujemy, zasięg potencjalnej korekty, jeszcze raz powtórzę, to jest okolica 100-102 zł, na to bym zwrócił uwagę. Ostatnio nie najlepsze wyniki, nie najlepsze też perspektywy producenta akurat odzieży sportowej, producenta odzieży sportowej Nike, na pewno tę firmę wszyscy znacie. Może produkty CCC nie są identyczne, nie są takie same, ale tutaj co pisze Nike w raporcie, między innymi zawiera tam informacje o tym, że rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny i myślę, że tutaj też, jeżeli chodzi o CCC, takowa konkurencja jest widoczna, jest na pewno też pewnym problemem w kontekście, albo może być problemem w kontekście osiągania coraz lepszych wyników finansowych, więc na to na pewno trzeba zwrócić uwagę. Drodzy widzowie, 11bit opóźnił premierę swojego tytułu, czekamy zatem kolejnych dodatkowych kilkadziesiąt dni. Przy tej okazji pojawiła się korekta, która w mojej opinii daje realną szansę, nadzieję na to, że będzie można jeszcze raz taniej kupić akcję i pod tę premierę ewentualnie wzrosty rozegrać. Kurs cały czas w ruchu wzrostowym od momentu testu w okolicy 500 zł, w tym ruchu się znajdujemy. Gdyby kurs jeszcze wygenerował jakąś taką promocję, zejście w okolicy 50-200 na wykresie bliżej 600 zł, uważam, że pod no, mającą miejsce w sumie w końcówce wakacji premierę, przynajmniej jeżeli nic się nie zmieni, w drugiej części Frostpunka, tutaj cały czas 11bit z szansami na powrót w okolice 700 plus, w okolice swoich historycznych szczytów. No a samo przeniesienie z jednej strony na chwilę wpłynęło negatywnie na kurs, ale z drugiej strony no to może mieć tylko i wyłącznie plusy, no bo siłą rzeczy jest duża szansa na to, że tytuł zostanie wypuszczony w wersji lepszej, bez bugów, bez problemów, co ostatecznie powinno wpłynąć na lepszą ocenę i lepszą sprzedaż tuż po samej premierze, a dodatkowo nieco dłużej będzie można prowadzić kampanię marketingową, więc to też jest w miarę istotna sprawa. Jeżeli mówimy już o spółkach, które ciekawie wyglądają technicznie, spoglądamy na grupę Azoty, tam dzieje się naprawdę źle, jeżeli chodzi o fundamenty, o czym też jesteśmy regularnie informowani za pomocą komunikatów ESPI, za pomocą też przeróżnych komunikatów rynkowych, które regularnie się pojawiają, komentarzy też analityków. Natomiast czasem im gorzej, tym większa szansa na to, że kurs w końcu zapomni o tych wszystkich złych newsach i przynajmniej jakąś techniczną korektę wygeneruje nam tutaj. No i tutaj obserwujemy okolicę 20 zł, bo jej wyłamanie otwiera szansę na bardzo przyjemnego shorta, myślę, że okolice 17-18 zł jak najbardziej są realne, natomiast obrona 20 zł zwiększa szansę na powrót do strefy konsolidacyjnej w rejonie 22-24 zł, z tym, że uważam, że bez newsów będzie bardzo ciężko o takowy powrót, więc no na ten moment bardziej ten prawdopodobny scenariusz to jest wyłamanie tych 20 zł, natomiast kurs należy obserwować. To jest akurat taka spółka, gdzie fundamenty w ciągu miesiąca raczej się nie zmienią, jeżeli politycy nagle tutaj nie rzucą jakieś informacji, bo sama spółka już chyba wszystko, co miała powiedzieć, to powiedziała, więc tutaj jakby dwojaka możliwość rozegrania. Oczywiście wszystko w zależności od tego, jak kurs się zachowa na okolice 20 zł. Na razie zachowuje się słabo, na razie nie widać tutaj sygnałów kupna, na razie wszystko wskazuje na to, że większe prawdopodobieństwo jest na to, że poziom 20 zł zostanie rozmieniona, zatem ten prospadkowy ruch, sygnał spadkowy tutaj też może być już niebawem wygenerowany. Jeżeli chodzi o spółki z kolei już prowzrostowe, to patrzymy na Polimex, Mostostal,
Dużo ostatnio się mówi o CPK. Polimex jak najbardziej może być spółką, która skorzysta. Kurs po raz kolejny próbuje oddalić się na północ od okolicy 3,30-3,40. Jak na razie nie widać specjalnego potwierdzenia. Obroty też są niskie. Natomiast obserwujemy, bo gdyby przyszła pora na takie sesje, które będą generować obroty rzędu 2-3 miliony złotych lub wyższe i przy okazji kurs radziłby sobie dobrze, to może być sygnał, że wracamy ponownie do tej okolicy 4+, do poziomu w okolice 200 sesyjnych średniej kroczącej. Ostatnio kurs niespecjalnie reagował na kolejne umowy, ale też z drugiej strony nie chce spadać, co też może być pewną sugestią dla rynku. Bez dużego komunikatu tutaj mogą się pojawić pewne problemy. Natomiast oczywiście patrzymy na CPK, patrzymy na spółki, które przy okazji mogą radzić sobie lepiej. Ostatnio między innymi sygnał kupna wygenerowany przez akcję ZUE. Wyjście z konsolidacji w okolicach 10,80 kurs ruszył na północ do 12. Po raz kolejny zatrzymał się w tej okolicy, ale jeżeli uda się wejść górą z tej pomarańczowej strefy, no to zasięg wzrostu to okolica 14,50, który jak najbardziej wygląda tutaj realnie i to też na wykresie dosyć dokładnie widzimy. Z małych spółek, drodzy widzowie, patrzymy m.in. na spółkę Starward Industries, tam ostatnio dobre informacje sprzedażowe z jednego z głównych tytułów się pojawiły, jak zobaczymy sobie na wykres w ujęciu miesięcznym, widzimy, że kurs walczy, kurs wybronił strefę 8-9 zł, pojawiły się nieco wyższe wolumeny, jesteśmy już po 20-30% wzroście i patrząc tylko na ten wykres, powiedzielibyśmy, że no ale tu nie ma już po co dalej rosnąć, ale patrząc szerzej, widząc ten olbrzymi spadek w ciągu no dosłownie 12 miesięcy na poziomie 90%, no to tutaj uważam, że trzeba akcję obserwować, bo te wyższe wolumeny mogą sugerować, no że technicznie coś tutaj dobrego może się wydarzyć, więc Starward jak najbardziej tutaj obserwujemy. Będziemy obserwować też spółkę Mencen, która 2 lipca debiutuje. Ja jako, że nie brałem udziału w debiucie, o tym Wam chyba już mówiłem, bardzo bym chciał, żeby kurs został delikatnie przygaszony, no to wtedy myślę, że można byłoby rozważyć decyzję zakupową. Będzie to duże zainteresowanie, będą wysokie obroty, będzie spora zmienność, na to należy uważać. Natomiast oczywiście, gdyby okazało się, że po debiucie, a redukcja była dosyć spora, to zainteresowanie akcjami było spore, no to na bazie tej spekulacji rynkowej akcje mogą radzić sobie całkiem nieźle i tutaj przykładem może być takim na przykład Ekipa. Jeżeli sobie spojrzymy na wykres, no to był taki czas, kiedy rzeczywiście spółka przy okazji mocnej rynkowej spekulacji urosła o około 700%. Oczywiście później kurs wrócił do punktu bazowego i teraz tę bazę utrzymuje, ale my tutaj mówimy o czystej spekulacji, tak samo w przypadku walorów Mencen, spółka akcyjna, bo podejrzewam, że pierwsze miesiące to będzie czysta spekulacja rynkowa i dopiero później jak kurs opadnie, jak spółka zacznie publikować regularnie swoje raporty, będziemy mogli śledzić ewentualne poprawę wyników, pogorszenie wyników, poprawę perspektyw, pogorszenie, to będziemy mogli realnie tę spółkę wyceniać, określać, jaka kapitalizacja jest tą właściwą, no bo na razie jedyne, co wydaje się być w miarę pewne, to właśnie ta mocna spekulacja, duża zmienność i przynajmniej, jeżeli ktoś będzie chciał pospekulować, to na początku nie ma ryzyka niskiej płynności i braku możliwości wyjścia z pozycji, bo ta płynność powinna na akcjach utrzymywać się na dosyć wysokim pułapie, dosyć wysokim poziomie, więc na Mencena też oczywiście będziemy patrzeć po sesji 2 lipca, po samym debiucie. To są te właśnie ciekawe spółki, natomiast jeszcze patrząc na to zestawienie, wymieniłem Wam listę tych podmiotów, które patrząc po skanerze akcji są dosyć mocno wykupione, a patrząc na te wyprzedane, pojawiają się tutaj też m.in. akcje Text, które no, mimo niezłych wyników, mimo też informacji o sporej dywidendzie, cały czas tracą, kurs rozmienił coraz mocniej tę okolicę 80 zł, ale ja spółkę obserwuję, dla mnie jeszcze ten sygnał kupna nie został wygenerowany, potrzebuję jeszcze jakiegoś sygnału właśnie z punktu widzenia walorów, że ta obrona może się pojawić, bo w mojej opinii no, to, co się dzieje w ostatnim na kursie, jest delikatnie przesadzone. Te bardzo mocne spadki, które tutaj obserwujemy, ja spółkę też oczywiście mam na oku. Z tych ciekawszych spółek z mocnym wyprzedaniem mamy tu m.in. Stal Export, Wirtualną, Atrem, to RSI, wszystko w okolicach 30 punktów, więc należy zwrócić na te spółki uwagę, bo 30 punktów to obszar dosyć mocnego wyprzedania, a zatem jakieś sygnały kupna mogą się pojawić.
zarobić. Jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, tutaj też spółki, które zaliczyły bardzo mocny wzrost i też na te spółki uważam, że należy uważać w lipcu, no zazwyczaj te, które najmocniej rosły, mało kiedy są ponownie w zestawieniu najmocniejszych wzrostów kolejnego miesiąca i tutaj między innymi mamy Nano Group, KSG Agro, Pure, City Service, Mirbud, Tarczyński, PMPG, Odmuchów, Newag, Agroton, Joder Holding, to są te spółki, o których już mówiłem przed momentem z racji też mocnego wykupienia, natomiast po drugiej stronie tego zestawienia spółki z mocnym spadkiem, już pomijając te groszówki, jak ja to zawsze mówię, no to mamy tu między innymi Movie Games minus 16, Pepco minus 13, czy choćby Bluebera z 12% spadkiem, tu słabo to wygląda, ale też mocniejsze wyprzedanie może dawać realną szansę na wzrost. No zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Wymieniłem Wam te spółki, które w mojej opinii mogą być i mocniejsze od szerokiego rynku i mogą radzić sobie nieco słabiej. Oczywiście to żadna rekomendacja, to nie jest porada inwestycyjna, to są takie moje obserwacje rynku, z którymi się dzielę z Wami tutaj na kanale. Natomiast Wy pamiętajcie o tym, że inwestujecie samodzielnie, macie do inwestycji podchodzić w sposób odpowiedzialny. Nie starajcie się później w przypadku jakiegoś sukcesu mówić, że to dzięki mnie, tak samo jak w drugą stronę, jeżeli nie uda Wam się zarobić, a na przykład będzie to jakaś strata, to nie wincie mnie za to, bo to jest Wasza decyzja inwestycyjna, to Wy za nią ponosicie 100% odpowiedzialność. Nikt Wam nie każe oglądać tych treści, nikt Wam też nie każe dokonywać konkretnych transakcji. Ja Wam powiedziałem o tych spółkach, które moim zdaniem, zdaniem też analityków, wyglądają ciekawie i mogą radzić sobie w niektórych przypadkach lepiej, w niektórych przypadkach gorzej od szerokiego rynku. Na koniec przypominam Wam o zostawianiu kciuków w górę, subskrypcji, przypominam też o tym, że partnerem głównym jest Saxo. W opisie do tego materiału, także do pozostałych materiałów znajdziecie linki zarówno do Saxo, do naszej grupy na Facebooku, będzie też link do wspierania kanału, gdyby ktoś już w lipcu chciał dołączyć i rozpocząć dobrze ten nowy miesiąc, to zachęcam i zapraszam. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i na koniec prośba jeszcze właśnie o zostawienie tych wszystkich reakcji, o których już wspomniałem. Idziemy do 10 tysięcy subskrypcji do końca roku. Bez Was to się nie uda. Klikniecie dzwoneczek przy subskrypcji. Dodatkowo macie gwarancję, że będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach na bieżąco. Pozdrawiam, do usłyszenia.